No i witam Was w lutym. Mamy dziś 1 lutego. Luty nas przywitał silnym mrozem. Ja dzisiaj oczywiście wstałam wcześniej. Nawet się już przed 7 obudziłam, ale wstałam troszkę po 7. Teraz już nie jest tak wcześniej, już jest troszkę później, już widać nawet po słońcu. Jak ja wstałam, to słoneczko ledwo co na czubkach drzew było, bo blok zasłaniał, a teraz już jest dużo dalej, ale ja już jestem po wielkiej kawie i po prasówce w internetach. No, powietrze jest fajne, jest minus 10, jeszcze o tej porze, także nie wiem ile było w nocy, na pewno dużo, dużo więcej. Jest fajne powietrze i tak się zastanawiam, można biegać do sklepów, o której się chce. Ja strasznie nie lubię żadnych ograniczeń. Już samo ograniczenie robi to, chociażbym nie szła o tej porze do sklepu, ale już mnie to gdzieś tam ograniczało, wkurzało. No ale na razie się nie wybieram. Nie wiem, co będę robiła, bo w sumie mogłabym sobie skoczyć na targ, pooglądać, ale przy takim mrozie to tam mało co będzie otwarte. W sumie wszystko w domu mam, no to po co wydawać pieniądzory, nie? No, muszę panować nad sobą, bo za dużo Wam tu mlaskam, zauważam, cmokam właściwie, nie mlaskam. No, dzwony biją, jest 10:00. Normalnie o 10:00 to ja dopiero tam, wiecie, się zastanawiam co robić, bo wstaję z łóżka. Wstawałam o 10:00, 11:00, a teraz już jestem po kawach, po wszystkim ubrana. No i przychodzę do Was z kartką z kalendarza. Oczywiście Wy już macie przynajmniej 2 lutego, Matki Boskiej Gromnicznej. Urodziny to ktoś tam obchodzi, nie? Ale urodziny obchodzi któreś z dzieci moich widzek. Teraz mi się to skojarzyło, bo ktoś mi ostatnio pisał, że drugiego. No to wszystkiego najlepszego na urodziny. A imieniny obchodzi Kornel, Maria i Mirosława i również wszystkiego najlepszego, jak ktoś o takim imieniu mnie ogląda. Przysłów jest multum, ale przeczytam tylko 3. Gdy na gromnicę rozstaje, rzadkie będą urodzaje. Gdy w gromnicę pięknie wszędzie, tedy dobra wiosna będzie. Gdy w gromniczną jest ładnie, dużo śniegu jeszcze spadnie. Nietypowych świąt jest też bardzo dużo, no jest więcej niż zwykle. Jest Światowy Dzień Mokradeł, Dzień Handlowca, Dzień Świstaka, Dzień Niedźwiedzia, Dzień Naleśnika i Dzień Pozytywnego Myślenia. To ostatnie chyba najlepsze. Szczęśliwym jest ten, kto przy zachodzie słońca cieszy się wschodzącymi gwiazdami, powiedział Adalbert Ludwik Bolling. Nie umiałam znaleźć, kim on jest, za to masa jego cytatów jest w internecie. Także to by była kartka z kalendarza. No, a my się teraz cofamy dzień do tyłu, czyli do mojego dnia. My mamy dopiero poniedziałek. Mroźny i piękny poniedziałek. Tak mnie kusi, żeby się przejść, także wcale nie muszę do sklepu iść. Zobaczę, może się przejdę. Mam nadzieję, że chodniki wszystkie są fajne takie, że się da chodzić i nie ślizgać. No bo wczoraj szliśmy na tą działkę, no to było ślisko, no ale to my szliśmy na działkę. Mam nadzieję, że tutaj tak chodniki po osiedlu będą wszystkie takie jak przy naszym bloku. A teraz spadam sobie zrobić jakieś śniadanie. Dzisiaj będzie dużo wcześniej to śniadanie. Może mi się w końcu uda wszystko przestawić. Obiad będzie... No wcześniej to nie wiem, ale przynajmniej będę głodna na ten obiad. No a potem zobaczymy. Dzisiaj mam w planie prasowanie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No to co? Jeszcze raz Was wszystkich pozdrawiam. Jeszcze kolęda gra u nas na kościele. No jeszcze tylko jutro. No i potem będziemy chować
te nasze. Chociaż to tutaj jeszcze powisi troszkę, te światełka, no bo to będziemy chować, jak już nie będzie tak zimno. Urszula mi pisała, że mam nadzieję, że nie będę w takim mrozie okien myła. No wiadomo, że jak minus 10, to nie będę okien myła. Jak już bardzo mnie natrze na mycie okien, a będzie zimno, to umyję tylko od środka. Ale z tego, co patrzałam, to taka ma być taka huśtawka z tymi temperaturami. Teraz silne mrozy, za 2 dni dużo na plusie, potem znowu silne mrozy i to tak idzie. Także może wstrzelę się w tą cieplejszą temperaturę i uda mi się okna umyć. No, ale to najpierw trzeba choinki pochować. No to idę teraz sobie zrobić papusianko. Śniadanko, śniadanko, Jajusia jak zwykle, 3 takie maluteńkie te kromeczki, ta już jest całkiem mała, tak od dupki. No, je dwie są z masełkiem i z serem, a trzecia ze smalcem. No i na wszystkie jest sałata, tak jak widać, nie? To już nie muszę tłumaczyć. Tam mam śląską, tym razem tylko z musztardą. No i tym razem sobie zrobiłam ziółka. I znowu takie ciemne wyszły, a nie wiem dlaczego. Znaczy się tak myślę, bo tam mam ten wrotycz. Wrotycz, głóg, tą dziką różę, oczywiście owoce głogu i dzikiej róży, pokrzywę i czarny bez, bo dzisiaj mi przypomniała o czarnym bzie Magdalena. I co jeszcze tam mam? A i na włoci troszeczkę. Tak, naciepałam wszystkiego po trochu. I jak próbowałam, bo sobie wystraszyłam się, że to będzie za mocne takie, ale jak próbowałam, to jest takie w sam raz smaczek. No, także może być. Myślę, że ta pokrzywa i ten wrotycz może robią mi ten kolor taki ciemny. No, nie wiem. No, dobra, to ja się teraz zabieram za jedzenie i chyba pójdę sobie na spacer się przejść, wiecie, bo mam co robić. Ale tam jest tak ładnie. Wiki przed chwilą przyszła i poszła teraz jeszcze z kropką. No i mówi, że jest tak ładnie o tej porze wyjść, bo ona już przez przeszło miesiąc, chyba więcej, to ciągle tak wstawała jak ja. A dzisiaj też wcześniej wstała. No i jak wychodziła, to się ciemno robiło, nie? Mówi, jak tam jest fajnie o tej porze na dworze. Więc ja się też przejdę chyba, żeby troszeczkę na tym świeżym powietrzu pooddychać, tym mroźnym powietrzem, bo to jest o wiele zdrowsze niż te takie wilgocie. Troszkę na tym słoneczku, dużo mi to nie da, ale zawsze coś. No a potem się zajmę robotą, tym co tam będę miała do roboty. Dzisiejszy obiad mam taki sam jak wczoraj, także mam wszystko zrobione, nie muszę się, wiecie, tutaj sprężać z obiadem. Także jest ok. To teraz będę jadła, potem się pomaluję i przejdę. Wiem, że mogłabym się nie malować na spacer, ale ja się lepiej czuję, jak się pomaluję. No. No i witam Was. Tak pod słońce to mnie za bardzo nie widać, ale wyszłam troszeczkę na spacer, to znaczy się, o, na spacer. I poszłam sobie do Rossmana po szminkę taką najtańszą, no bo wiecie, pod maseczkę to nie trzeba nic droższego, po co. I zapomniałam portmonetki, musiałam potem lecieć po portmonetkę i znowu z powrotem. Ale nic, w domu Wam pokażę. Kupiłam sobie dwie poszewki na poduszki, takie na wersalkę. No to Wam w domu pokażę. No, a teraz jeszcze troszeczkę sobie pochodzę. Jak będzie okazja, to Wam tu sfilmuję. No i zobaczymy. To na razie. No i tutaj taka zima. Na razie ludzi nie ma, to mogę filmować. Tam widzę bałwana, ale nie wiem. Też go widzicie. Taki bałwanek, dzieci sobie zrobiły przy górce.
i pilnuję górki, co by nie ukradli. Górka do zjeżdżania. No. Nie wiem, czy pójdę przez las, bo jak tam będzie lód, to nie bardzo. Chyba, że był śnieg. No to kawałek lasem sobie pójdę. I potem powygrzewam dziób w słońcu. Na razie sobie maseczkę dałam na dół, bo tu nikogo nie ma. I powiem wam, że to powietrze pachnie. A w tej maseczce to człowiek cały mokry. No ale jak trzeba, no to trzeba. Mi się komuś może coś nie spodobać. No. Jestem ciekawa, czy tam się da iść, czy nie. Zobaczymy. Za chwilkę. Czekajcie, muszę sobie przełożyć rękę. O, tak. Będzie mi prościej, żeby się tak nie chwiało. O, wygląda tam troszkę na lód. Nie wiem, czy sobie tędy nie iść po chodniczku. Ale tam kawałek. Pójdziemy zobaczyć, jak tam jest. Najwyżej się wrócimy, jak będzie bardzo ślisko. To na początku to jest rozjeżdżone przez auta. Ale tam jak ja chcę iść, tam może będzie szło iść po śniegu. I będzie lepiej. O, tak. Idziecie ze mną na mały spacerek. O, może się da iść. Miejmy nadzieję, że się da iść, a nie zjeżdżać na dupce. Ale chyba da się iść. Tam jakiś zwierzaczek idzie, a pani z pieskiem. No, w szkole dzwonek nareszcie. Szkoła działa, nie? Jak ja tu mam iść, żeby się nie rozjechać? Taki lód, nie? Bo pani ma fajne buty do tego. Ale po boczku pani pójdzie. To jest po boczku, no. Też tak właśnie. Idzie dalej. No. Tak. Taka miła pani z pieskiem, ale przede wszystkim z wózeczkiem sobie szła. I spacerek robiła. Dzieciątku. Ładnie słoneczko świeci. W lesie teraz jeszcze jest jasno. Jak będą liście, to już gorzej będzie. To już będzie ciemniej, ale będzie przyjemnie. Nie dlatego, że ciemnie, tylko dlatego, że zielono. No. Tak. Szkoła tu już słychać dzwonki, znaczy, że wraca do normy, chociaż nie wiem, chyba tylko 1-3. Klasy, ale to już jest coś, nie? Po drodze spotkałam koleżankę, która pracuje w szkole, wracała już. Też ma przy niej pracę. Coś robi, nie? Pewnie jej się też już w domu nudziło, chociaż kobiecie w domu to się nigdy nie nudzi. Tak mi się wydaje, bo mnie się nie nudzi. No. Ja to najwyżej mam wyrzuty sumienia, że czegoś nie zrobiłam. Idę tutaj bokiem, lasem. Bo tam jest takie rozjeżdżone. Wiecie, jak ludzie udeptali, potem przyszło ocieplenie, zaczęło to topnieć, a potem zmarzło, nie? No i dlatego jak pójdę, to tak chrupię. Taki spacer. Coś wam pokażę. Tutaj ktoś porozwieszał takie smokołyki. Dla ptaszków. Już widziałam po drodze kilka takich. Tam wisi. No i tam też. Przejdziemy tu. No nawet idzie przejść. O, na takiej wstążeczce. I z ziarna są pewnie na słonince, na smalcu pewnie przyklejone, zmarzło. I fajnie. Tak, a ja dzisiaj kapelina nie wzięłam, tylko
mega mój szal i ciepło mi w nim jest, tylko że czoło troszeczkę tak odkryte, ale tu mi jest bardzo ciepło, a w tym kapelinku to uszy marzną, a w tym nie. I to tak. Nie ma nikogo po drodze. No i ja sobie tak spaceruję. Okulary mi ściemniały. Weszłam przed chwilą do sklepu po ser, bo tam chciałam kupić ser. Nie wiem, czy mam brudną tą kamerkę. Czekajcie, no. Jakoś tak... Weszłam po ser żółty, bo się w domu już skończył. I wiecie, wchodzę i mówię, kurczę, to tak ciemno, sobie myślę, oszczędzają na oświetleniu, czy co? A mnie okulary na słońcu ściemniały. No i wszystko było ciemne. Jak popatrzyłam poza okularami, to było normalnie, nie? No. Nie wiem, chyba dalej nie pójdę. Już teraz pójdę tutaj przez osiedle. Ale wam tu pokażę. Może będzie widać, jak tam z tyłu. No, normalnie biało. Nie. Dobra, to będę już szła dalej. Zobaczymy się prawdopodobnie w domu. Ale późno się dzisiaj wybrałam jednak i już dlatego nie będę szła przez las, bo tu trzeba będzie powoli iść, no bo jest takie, wiecie, lód, to się nie da iść za szybko. Gdybym wyszła wcześniej, to bym się zapuściła tam dalej, a teraz po prostu sobie wyjdziemy. No, tu będę musiała uważać, to znowu jakieś lodziki są, boczkiem i się dojdzie. O tak. No. To już ta szkoła, do tej szkoły wszystkie moje dzieci chodziły. Chociaż mieszkaliśmy w różnych miejscach, ale chodziły do jednego przedszkola, tego samego, i do jednej szkoły. Przynajmniej nie mieli stresu. Tak jak ja. Ktoś biegnie za nami, zaraz nas minie. Nie mogę patrzeć, jak ktoś w taki mróz ma gołe kostki. Mi zaraz jest bardziej zimno. No, dobra, będzie wiało, to będzie źle słychać. To ja się już wyłączę. No, teraz to się już tak zakutałam, bo wiatr zimny wieje. Przez jakiś czas szłam ulicą, ale teraz tutaj co chwilę samochody jednak jadą, to idę znowu po śniegu. No, już niedługo i będę w domciu. No i witajcie znowu. Już chyba ostatnie ujęcie z moją choinką, nie? Bo jutro, jeszcze jutro tylko choineczka będzie, a potem już będziemy rozbierać. A ja przyszłam na chwileczkę tylko, bo zaraz mąż przyjedzie, bo już jest w drodze, no i będę musiała mu obiad podać. No, nie będę musiała, będę chciała. No, a chciałam wam pokazać właśnie te podusie, które kupiłam. Jeszcze tego nie rozerwałam. Tam pokazywałam na tym, ten urywek był w Pepco, jak te poduszki tam pokazywałam. To jak były pojedyncze, były po 10 zł. A tu jest taki dwupak, nie wiem, potem wam to pokażę, jak to z drugiej strony wezmę kamerę. Dwupak i też jest 10 zł za dwie, czyli po 5 jedna wychodzi. To jest taki wrzosowy, troszkę lawendowy właściwie kolor, ale tego, nie wiem, czy to wygląda takie szare teraz w tym, no, w aparacie.
A to takie ma taki lawendowy kolorek. I tak z jednej strony to ma taki jakby wzorek, nie wiem czy to będzie widać. O, a z drugiej strony jest takie gładkie, a takie milusie to jak nie wiem co. No, i to są takie dwie podusie kupiłam. A tą szmineczkę, co sobie kupiłam, to z Miss Sport. Już miałam kilka razy takie kupowałam, tylko że ja je kupowałam w Action. One były tam po 5 zł chyba wtedy były, a tutaj była przecena z 11 też znowu na 7. 7,50, a 11,50 była cena, że niby wcześniej taka cena była, a teraz 7,50. No to sobie wzięłam, bo to jest akurat ten sam kolor, który ja kupowałam w Action. No a teraz tak, wiecie, no mam to na ustach teraz też. Teraz nie potrzeba innych takich tych szminek jakichś drogich, jak ta nie jest taka zła. I pod maseczkę to wiecie, nie jest za mocno taka, żeby się nie. Wiadomo, że zawsze coś tam na tej maseczce zostawi śladu, no ale ja tak bez szminki jak idę, to mi bardzo usta się tak spierzchną. A nie lubię tych takich bezbarwnych. To ja już wolę taką. No, i tak jak się taką pomaluję, to przecież nic takiego, nie? A jak mi się zbrudzi, tak je trzeba prać te maseczki co chwilę i tak. Tak praktycznie to po każdym wyjściu to by trzeba ją przeprać. Ja tak czasami jak tak na krótki ten idę, to ją tak jeszcze zostawię, ale no ja prawie codziennie piorę. Jak wychodzę, to prawie codziennie ją piorę, bo ona teraz zwłaszcza się to czuje, jak tak na dworze jest zimno. Człowiek chucha w tą maseczkę i jak przychodzi się do domu, ona jest cała mokra. No to co, będę ją wieszać, żeby wyschła i znowu ją ubierać? To i tak się ją pierze, no to jak będzie zbrudzona z tego, to się nic nie stanie. Ważne, żeby się to nie rozjechało potem, wiecie, tu, nie? No. I tak, jeszcze wam chciałam powiedzieć, bo muszę iść zobaczyć zaraz, bo Wiki tam jakąś paczkę sobie zamówiła, przyszła jej paczka i wygrała też w jakimś konkursie w internecie taki dres, który ta pani, która to ten konkurs zrobiła, właśnie ona szyje te dresy. Potem wam pokażę, jak nie dzisiaj, to jutro, bo nie wiem, czy dzisiaj zdążę. No, ale to wam pokażę. No, a chciałam jeszcze powiedzieć taką rzecz, co mnie tak zbulwersowało na dworze właściwie. To mnie to cały czas denerwuje, jak tak widzę coś takiego. Jak idzie taki starszy facet, bo kobiety jakoś mało widziałam, żeby pluły. Ale ci faceci to odchrząknie, tak wiecie, jak to mówią, brzydko harknie i tak i pluje na boki. Ostatnio widziałam, jak przy kościele, zanim wszedł do kościoła, to jeszcze tam na bok napluł. Ja sobie myślę, kurka wodna, co to, nie stać cię na chusteczkę? Musisz to zrobić, no trudno, to odpluj, ale do chusteczki, a nie idzie i po ulicy pluje. Teraz jak szłam przedtem na spacer, to też przy przystanku autobusowym, no idzie taki facet starszy, no dużo starszy ode mnie wyglądał. Idzie i pluje po tym, maseczkę podciąguje i pluje. Ja sobie myślę, napluj sobie w tą maskę, dziadzie jeden stary. Bo to jest takie obrzydliwe, mnie to tak obrzydza, takie coś, takie oplute chodniki, to jest fuj. No. I to tyle chciałam powiedzieć, że takie rzeczy mnie wkurzają. Już to tak myślałam, kurczę, powiem mu, panie, nie ma pan chusteczki, no ale wiecie, no, świata nie zbawię, a nie będę z wszystkimi wojować, nie? Ale to jest obrzydliwe. Gdybym szła z kimś, to bym głośną uwagę wymieniła, że tak obrzydliwie, tak pluć, tak jakby nie mają ludzie chusteczek, nie? No ale jak są sama, to wiadomo, że nie będę gadać sama do siebie, nie? No dobra. Mam już dzisiaj dużo tego materiału. Także już tylko chyba wam nagram potem zakończenie w kuchni na wieczór. Mam zamiar dzisiaj, muszę upiec chlebek, bo zjadłam resztkę. To będę za chwilę tam sobie namieszam i będę robiła ten chlebek. No i mam zamiar prasować, ale Wiki mi wzięła deskę i żelazko, bo tam prasuje właśnie te nowe rzeczy. No. To wam potem najwyżej pokażę ten chlebek, jak już będzie upieczony, bo już przecież pokazywałam, jak robię, nie? To nie będę za każdym razem tego robić. No i nie będę też pokazywała, jak prasuję. No bo po co? I tak będzie już długi vlog. Dobra, to na razie kończę i lecę zobaczyć, co tam Wiki ma. Co ona sobie to kupiła? Bo coś w promocjach w Hausie. Chyba w Hausie sobie kupiła. To na razie.
No i chciałam Wam pokazać ten komplecik, który Wiki wygrała w konkursie u pani, która szyje te kompleciki. Ona projektuje je, szyje, ma firmę swoją początkującą. No i właśnie tak się promuje, że zrobiła tam jak jeden z konkursów. No i Wiki wygrała ten konkurs i taki komplecik, taki dres wygrała. No są w różnych kolorach, tam ta pani szyje. Wam pokażę, tutaj ma, tu są kieszonki. To jest akurat czarno-złoty, tam Wiki mówiła, żeby były jeszcze jakieś inne. No ale ona sobie, bo mogła sobie wybrać, jaki będzie chciała. No nie wiem, czy tutaj będzie widoczna ta metka tej pani. To Wam za chwilę bez lampy pewnie pokażę, bo to nie jest widoczne tutaj. Widzę, że mi się tak mocno odbija, że nie widać. Ale w sumie on jest bardzo fajny. Ta góra jest taka właśnie tutaj w łódeczkę i czy czwarte rękawki. To taki elegancki jest. Jak ona ma to ubrane, naprawdę elegancko wygląda. Tam jest na gumce i kieszonki i to jest tak troszeczkę nad kostkę. Tak do szpilek nawet pasuje. Podobno tak się to teraz nosi, albo do szpilek, albo do obuwia sportowego. Także tak się to prezentuje. No jak będziecie chcieli, bo ja nie mam żadnych profitów z tego, nic, ale myślę, że trzeba po prostu pomagać tym, co początkującym, co rozwijają swoje interesy. Tyle mam z tego, że Wiki to wygrała. No i po prostu sobie pomyślałam, jakbyście chcieli, to znajdziecie ten profil na Facebooku. Jak tutaj tą nazwę Wam podam, to znajdziecie sobie na Facebooku, jak będziecie ciekawi, tam zobaczycie, co ona tam ma i czy Was coś interesuje. Znaczy, nie wszyscy muszą tam wchodzić, oczywiście, nie? Tylko tak dla zainteresowanych po prostu mówię. Dlatego, że naprawdę podoba mi się to. A Wiki jest w siódmym niebie. No. Teraz to troszeczkę bardziej widać. Musiałam zrobić cień taki, bo to za bardzo się odbijało. Czekajcie, jak ja bym to powiększyła. Tylko ręka mi się trzęsie. Jak Wiki przyjdzie, to znaczy w opisie dam pewnie, jak ta strona Facebooka jest, nie? Tej firmy. No. Także tak wygląda to bez lampy, bo przedtem z lampą filmowałam, a teraz bez lampy. No, to by było na razie na tyle. Za chwilę pójdziemy sobie do kuchni. No i witajcie w poniedziałkowy wieczór. Już dzisiaj trochę się działo. Teraz możecie słyszeć moją zmywarkę, jak wypuszcza wodę. Myślałam, że to już koniec. Była przez chwilę cicho, no i jednak nie. No ale to już takie chyba końcowe wypuszczanie wody. A ja teraz robię chlebek, także za chwilę będę mogła włączyć piekarnik, bo trochę się boję tak na przykład pralkę i piekarnik, czy zmywarkę i piekarnik włączać, bo to potem często są problemy i wybija prąd, nie? No to pomyślałam sobie, że jak mi się skończy zmywanie, o, skończyło. To będę mogła piekarnik włączyć. Chlebek mam już zrobiony, tylko teraz musi tam te swoje minutki, żeby stężeć. Tak myślę, jak będzie troszeczkę więcej niż te 5 minutek, to chyba się też nic nie stanie. Poza tym ja się tutaj za bardzo nie mogę rozgadywać, bo mam już dosyć długi vlog, mi się wydaje, tak przynajmniej, bo dużo nagrywałam. Dobrze, już Cię słyszeliśmy. Wyłączę ją, bo troszkę pary tu przyszło, ale może nie widzieliście tej pary. No i uformuję sobie chleb i włożę do piekarnika, a ja przechodzę Wam tutaj pokazać jeszcze raz te poszewki. Może jakby jest światło z tej lampy błyskowej, może będzie widać, może to będzie oddawało ten kolor, albo jak w załamaniach, no nie wiem. 40 na 40 są te poszewki. I one mają taki wzorek, mam nadzieję, że to widać ten wzorek. Na jednej stronie, a na drugiej gładkie są, nie? No. To są dwie te poszewki.
Także one tak to wyglądają szare, ale one nie są szare. One nie są takie. No. Tutaj Wam chciałam przypomnieć o piciu wody, bo wiem, że większość z nas ma problem z tym, żeby wypić odpowiednią ilość wody. No i też chciałam Wam pokazać moją gromnicę. Od lat już chodzę z tą świecą w święto Matki Boskiej Gromnicznej. I ją tam poświęcić. Ona już jest tyle razy poświęcona, no ale wiecie. Zrobiłam sobie tak, bo kupiłam ją w Świętym Jacku już z tym obrazkiem. Fajny, mnie się podoba to. To jest chyba takie dedykowane właśnie na to święto. Prosimy Cię, czuwaj nad nami, naszym domostwem. No i do tego sobie wzięłam, zrobiłam. Wstążeczką sobie to obwiązałam. Tutaj taką tasiemkę znalazłam. Znaczy się znalazłam, miałam. I to już było parę lat do tyłu. To sobie dałam i tutaj takie serduszko. Tylko, że to serduszko mi się teraz ciągle na dół robi. Będę musiała chyba w inne miejsce wbić, bo to jest wszystko na szpilkami przyczepiamy na szpilkę. I z taką świecą sobie potem idę na Matki Boskiej Gromnicznej. Oczywiście mam tutaj potem jeszcze okapnik, no żeby mi jednak nie ciekło po rękach, nie? Okapnik, no i ja zawsze daję sobie jeszcze to, te jak dzieci na komunię, na chrzest, wiecie, tą tutaj, no, takie te ozdobne, białe z materiału. Tak też jak jakby niby okapnik to jest. I na to ten plastikowy daję. Także tak zawsze idziemy do kościoła, no jutro też się wybieramy. To znaczy się, ja nikogo nie zmuszam, ja idę. Mąż nie wiem, czy pójdzie, bo jak będzie zmęczony z pracy, no zależy, jak to tam będzie. No Wiki prawdopodobnie też pójdzie ze mną. No, ja już teraz nikogo nie zmuszam. Kiedyś to u mnie było tak, że wszyscy musieli iść, że to był rygor i tak dalej, ale stwierdziłam, że to jest bez sensu. Każdy, tym bardziej, że Wiki już jest dorosła, ma swoje sumienie. No i tak do kościoła chodzi, także prawdopodobnie ze mną jutro pójdzie, bo ja jej tylko przypomniałam, żeby się nie umawiała, jeśli chce iść do kościoła jutro wieczorem, to żeby się nie umawiała z nikim, nie? No. I to tak, ja tutaj tę świeczkę sobie palę. Oczywiście jak dmuchnęłam, żeby zdmuchnąć, bo na noc ją zdmuchuję, to mi się tutaj zachlapało. Tu mi się taki kołnierz robi znowu z tej świecy, no ale trudno. Tutaj jak tutaj palę te świece, to mi za ciepło w tym jest, tym iglakom, tej sośnie. I już taka powysuszana jest. No ale jutro, pojutrze już stąd pójdzie ta sosna i wróci tam jakiś bukiecik. No to by tak było chyba dzisiaj. No bo tam chyba już mam z 25 minut. To nie chciałabym tego tak ba za bardzo przedłużać, a film właściwie o tradycjach i o tej świecy, znaczy nie o świecy, tylko o święcie Matki Boskiej Gromnicznej ja już zrobiłam w zeszłym roku. Także pomyślałam sobie, że to nie ma co powtarzać się chyba, nie? No chyba, że będziecie chcieli, żebym jutro jeszcze raz powiedziała na ten temat, chociaż to już będzie po święcie, no ale jak tam wolicie, to będę patrzała w komentarzach, czy ktoś chce jeszcze coś, żebym to samo w sumie mówiła, no bo to co tam wiecie. No. A ten vlog ze Świętej Matki Gromnicznej, Matki Boskiej Gromnicznej, to znajdziecie wchodząc w najstarsze u mnie i potem jadąc na dół, to znajdziecie. To jest taki vlog, na którym jest na zdjęciu znaczy tym profilem, na tej miniaturce jest właśnie zapalona świeca. No. A nie chcę teraz za dużo się rozgadywać, bo to jednak czas poleci. No, mam nadzieję, że Wam się mój dzisiejszy vlog podobał, że był na tyle ciekawy, że Was zainteresował. No, tam mi się tak fajnie podnoszą subskrypcje, z czego się bardzo cieszę, ale to wiecie, to u nas jest tak do czasu. Rośnie, 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 a potem bach, spada na dół, nie? Także miejmy nadzieję, że to będzie tendencja wzrostowa, bo już mam ponad 7 tysięcy i tak.
Jeszcze tylko trochę i będzie ten 1000, ta barierka taka, nie? Ta pierwsza barierka. No bo ja nie mam zamiaru, wiecie, zaprzestać na tej pierwszej barierce, chociaż zdaję sobie sprawę, że w moim wieku po prostu kanał z osobą w moim wieku, no to już nie jest taki popularny jak te inne z młodych dziewczyn, jakieś beauty albo takie inne te kanały mają. No ale jak ja tak myślałam, że nawet nie myślałam, że aż tyle będę miała subskrybentów, a jednak nas jest dosyć dużo i ja też oglądam oczywiście te młodsze vlogerki, 40-letnie, 20-paroletnie. No oglądam, bo są fajne, ciekawe, niekoniecznie jednotematyczne. Ja wolę takie właśnie, nie są jednotematyczne, tylko wielotematyczne kanały. Ale też szukam właśnie kobiet w moim wieku, bo to tak zawsze się znajdzie jakiś wspólny język, nie? No. Także mam też nadzieję, że jednak będzie się rozwijał ten mój kanał, pójdzie w dobrym kierunku. No, a teraz już się pożegnamy. No i zobaczymy, co nam jutro przyniesie. Zaraz muszę już się też i sprężać, bo będę musiała ten chleb wkładać do piekarnika. No, to wszystkiego dobrego Wam życzę. Dziękuję za subskrypcje, łapeczki, komentarze, które mnie bardzo cieszą, bo bardzo lubię czytać Wasze komentarze. No, także wszystkiego dobrego, no i do jutra. Przyjdźcie jutro znowu z kawką, herbatką albo z wodą. No, to z wodą też można, przy wodzie też można posiedzieć, nie? No to u nas dzisiaj jeszcze tak wspomnę, że u nas dzisiaj był bardzo mroźny dzień. No nie wiem, jak będzie jutro. Dobra, to wszystkiego dobrego. Bajo, bajo. I pa, pa. Do jutra.